Stefan Jaracz przez radio wygłaszał ten tekst. Przez radio, no bo oczywiście w Polsce było parę radioaparatów, on to wygłaszał i to było wielkie wydarzenie. Ja pamiętam, jak była pierwsza telewizja, to też było parę telewizorów i wszyscy się tłoczyli, żeby zobaczyć. Teraz to już żadne cuda. I on podobno to tak zainterpretował, że to do historii przeszło. Stefan Jaracz tak powiedział tę obronę Sokratesa. Znaczy przeczytał, prawda, interpretując. Miesięcy kosztowało przyswojenie tego, skrócenie tego, poszukanie znaczeń. To bardzo dużo kosztuje, to się pracuje nad tym, chociaż to jest tylko czytanie. Dzieje tego Platona, obrony Sokratesa, są teatralnie również znacząco ważne. Już wiele razy były ograne. Wy, obywatele, odebrali wrażenie od moich oskarżycieli, tego nie wiem. Bo i ja sam przy nich omalże mnie zapomniał, kim jestem. Tak przekonująco mówili. Chociaż znowu prawdziwego bowiem po prostu nic nie powiedzieli. A najwięcej mnie u nich jedno zadziwiło z tych wielu kłamstw, jak to mówili, że wyście się powinni strzec, abym ja was nie oszukał, bo taki doskonały sędziumówca. To mi się wydało u nich największą bezczelnością. Toż ja zaraz czynem obalę ich twierdzenie, kiedy się pokaże, że ja ani trochę mówić nie umiem. Chyba że oni, może tęgim mówcą nazywają tego, co prawdę mówi. A jeżeli tak mówią, to bym się zgodził. Tylko nie, że jestem mówcą. Więc oni, jak ja mówię, bodajże i słowa prawdy nie powiedzieli, wy dopiero ode mnie usłyszycie całą prawdę. Tylko teraz o te was proszę sprawiedliwość, żebyście mi darowali sposób mówienia. On tam będzie może gorszy, może lepszy. A na to tylko patrzyli i na to tylko zważali, czy ja słusznie mówię, czy nie. Bo to jest zaleta sędziego, a mówcy mówić prawdę. Więc naprzód moje prawo bronić się, obywatele, przeciw fałszywej skardze na mnie i przeciw pierwszym oskarżycielom, potem przeciwko drugim, bo na mnie wielu skarżyło się przed wami od dawna i już od lat całych, a prawdy nic nie mówili. Tych ja się boję więcej niż tych koło Antynosa. Chociaż to ludzie straszni, to oni
Jedni z zazdrości w otwarzy wkuszy wam nakładli. Drudzy uwierzyli i z przekonania zrażają do mnie innych. Więc weźmy jeszcze raz od początku, cóż to za skarga, z której na mnie potwarz wyrosła, a Medetos jej uwierzył i wniósł na mnie to oskarżenie tutaj. Tak jest. Cóż wtedy mawiali potwarcy? Sokrates popełnia zbrodnie i dopuszcza się występu, badając rzeczy ukryte pod ziemią i w niebie i ze słabszego zdania robiąc mocniejsze i drugich tego samego nauczając. To będzie coś w tym rodzaju. Publicznie wystąpić nie mam odwagi, pójść na mównicę, na zgromadzenie między was i rad udzielać państwu. To pochodzi stąd. To u mnie już od młodzieńczych lat głos jakiś się odzywa. A ilekroć się zjawia, zawsze mi coś odradza, cokolwiek bym przedsiębrał, a nie doradza mi nigdy. Otóż on mi nie pozwala zajmować się polityką, a zdaje mi się, że to zakaz bardzo piękny, bo wierzcie mi, obywatele, gdybym się był kiedyś zajął polityką, dawno bym zginął i na nic się nie przydałem wam, ani sobie. Albo się tak spotkać z Orfeuszem, spotkać Muzajosa, Hezjoda i Homera. Ileż by nie jeden z was dał za to? To, że ja chcę częściej umierać, jeżeli to wszystko prawda. A największa przyjemność była, by ich tam badać i dochodzić ustawicznie tak, jak tych tutaj. Który też z nich jest naprawdę mądry? A który się tylko za mądrego uważa, a nie jest nim naprawdę? Ileż by człowiek dał za to sędziowie, żeby tak wybadać takiego Odyseusza, który wielkie wojsko pod Troję przyprowadził? Albo Syzyfa, albo innych, z którymi tam rozmawiać i obcować, wypytywać ich. Nieopisane byłoby szczęście. Przynajmniej za takie rzeczy jak tu, tam na śmierć nie skazują to pewnie. Więc oni tam
szczęśliwsi od nas tutaj. A oprócz tego, co jeszcze nieśmiertelni, jeżeli prawdą jest to, co ludzie mówią. Więc i wy, sędziowie, powinniście z pogodą i nadzieją myśleć o śmierci, a tylko tę jedną prawdę mieć na oku, że do człowieka dobrego nie ma przystępu żadne zło ani za życia, ani po śmierci, a bogowie nie spuszczają z oka jego sprawy. Ale oto już czas, pora odejść. Mnie na śmierć, wam do życia. Kto z was daje się do tego, co lepsze? Tego nie wyjaśni nikt.